Siemanko, nazywam się Wojtek Gniazdo Pawlusiak. Znajdujemy się właśnie we Francji, w Rizul, podczas Snow Show Zimno Freestyle Week. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, jak poprawnie wykonać frontside nose press na railu. Bardzo ważnymi elementami podczas wykonywania frontside nose press są odpowiedni dobór prędkości, wysokość oli oraz przeniesienie ciężaru ciała na nose deski. Najczęstszym błędem podczas wykonywania frontside nose press jest nieumiejętne przeniesienie ciężaru ciała na nose deski, przez co tail dotknie przeszkody. W ramach przygotowania do nauki frontside nose press warto ćwiczyć go sobie na stoku, przenosząc ciężar ciała na nose i utrzymując taką pozycję. Dobrze jest wybierać sobie płaskie miejsce na stoku, przez co nie rozpędzimy się za bardzo i będziemy w stanie utrzymać naszą pozycję. Kolejnym ważnym elementem przy wykonywaniu frontside nose press jest utrzymanie odpowiedniej pozycji, czyli barki i ręce nad nosem i tailem równolegle do przeszkody oraz wzrok skierowany na koniec raila. Pamiętajmy o odpowiedniej wysokości oli, aby środek ciężkości od razu znalazł się na nosie deski. Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą wam, aby szybko nauczyć się tego triczku. Dzięki za oglądnięcie odcinka. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i do zobaczenia w następnym. Yo!